Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do kolejnego Q&A, 61. I na początku, Bartek, nie ma sprawy, masz dużo ciekawych filmów i należy się to, żebyś po prostu widzowie moi również zajrzeli do ciebie na kanał. Masz inne urządzenia, więc tym bardziej może jakieś urozmaicenie będzie dla nich. Skoro S3 dostanie KitKata, to Note 2 też powinien, no oczywiście. I tak jak ktoś tutaj napisał, że mają obydwa zaplanowane, to jest chyba kwiecień, ale pamiętajcie, że to może być zawsze parę tygodni do przodu, do tyłu, no to różnie bywa, sami dobrze wiecie. Teraz dużo osób pyta, dlaczego S4 albo kiedy S4 dostanie Androida 4.2. No weźcie pod uwagę to, że zaraz pojawia się S5, no i wypuszczenie teraz Androida 4.4, tak mi się wydaje przynajmniej, to był strzał trochę w stopę dla Samsunga z tego względu, że no wiele osób już się nie zdecydowało na S5 tylko ze względu na funkcję. Bo kartą przetargową jest również wersja systemu i w ten sposób właśnie no, zachęca się, podbija się tą sprzedaż i to jest normalne, to każdego producenta jest robione, więc nie miejcie jakby złudzeń. Lecimy dalej. Dzięki za wszystkie odpowiedzi i gratuluję kolejnego super filmu, to ja dziękuję. Dlaczego Samsung daje flagowym smartfonom dużo aktualizacji, a flagowe tablety dostają jedną lub wcale? Nie zostają, na przykład Note 2 i pierwszy Samsung Galaxy Note 10.1. Sam się dziwię, dlaczego ten Note 10.1 jest, że tak powiem, tak olany, kolokwialnie mówiąc, i no przykre to jest niestety. Ale z tego, co rzecznik Samsunga mówił, tak mi się wydaje, nie chcę tutaj po prostu zmyślać, ale tak mi się wydaje, że powiedział, że aktualizacja dla tego modelu również przyjdzie. No, tym bardziej, że biorąc pod uwagę, że już mamy po prostu Note 10.1 2014, teraz seria Pro wychodzi, no miło by było jakby po prostu ten starszy model również, który jest bardzo dobry, ma bardzo dużo ciekawych funkcji nadal i fajnie jakby po prostu dostał tą aktualizację, no niewątpliwie. No, szkoda, że Samsung tak, no różnie to bywa po prostu i w tym momencie no, musimy liczyć na cierpliwość. Tych urządzeń jest tak dużo, że no po prostu to trwa i trwa niestety. Dobra, ile RAMu do dyspozycji zostaje właścicielom S3 oraz S3 LTE po odjęciu RAMu potrzebnego do nakładki Androida? No i mamy kilka odpowiedzi tutaj. Wiecie, to jest tak naprawdę dziwne pytanie z tego względu, że każdy soft różnie, przepraszam, czasami jest dla różnych krajów, ma różne jakby zapotrzebowania na tą pamięć RAM. To nie jest zawsze tak, że to jest w ten sam sposób jakby określone. No i tutaj ktoś podaje, no niestety, pamiętajcie, że zwykła S3 ma 1 GB RAMu, a ta LTE no, ma 2 GB i ta różnica jakby w płynności, w niezamykaniu tych aplikacji i odświeżaniu TouchWiza jest widoczna. Ale wydaje mi się, że Android 4.3 też tutaj sporo poprawił, przynajmniej z tego co zanotowałem u narzeczonej w telefonie, więc myślę, że nie jest najgorzej już teraz. I tak jak ktoś tutaj pisze, dużo rzeczy zależy od tego, ile aplikacji jest pouruchamianych, ile widżetów na pulpicie, ile pulpitów jest, ile tych aplikacji, bo jeżeli ktoś tam wrzuci sobie 20 gier, to niech się nie dziwi, że albo aplikacji, które gdzieś tam się co jakiś czas uruchamiają same w tle, to niech się nie dziwi, że po prostu ten telefon laguje, no bo niestety on nie jest do tego stworzony, żeby operować na takiej ilości właśnie tych aplikacji, no niestety. Mam pewien problem. Przypadkowo wyczyściłem galerię z nakładki i domyślnie uruchamiaj tam obok aktywnych procesów RAMu. No rozumiem. I teraz po otwarciu galerii bardzo długo się ona wczytuje. Czy może to jakoś cofnąć? Z góry dziękuję za odpowiedź. Ciężko powiedzieć, o jakim telefonie mówisz, bo a nie pytać się za każdym razem teraz, czy to ma być domyślna aplikacja albo coś takiego, bo jeżeli ustawiłeś na przykład inną aplikację domyślną, no to ona nie jest jakby ładowana aż najszybciej. Pewne aplikacje są ładowane jakby startowo, na przykład do obsługi telefonu, SMS-ów, galerie, właśnie na takie rzeczy. W momencie, kiedy wybieramy jakieś zdjęcie czy tą aplikację, to ona już siedzi w ramie i to jakby uruchomienie jest jej szybsze. A z drugiej strony, jeżeli nie jest to aplikacja domyślna, no to ona automatycznie nie jest ładowana do RAMu, no bo może nie być tak potrzebna i tu może być właśnie ta różnica. Więc polecam po prostu, jeżeli masz tutaj
Androida 4.4, to możesz tam wejść sobie w aplikację domyślne i tam sobie ustawić, a jeżeli nie, no to po prostu wejść w jakieś zdjęcie za pomocą moich plików, czyli przeglądarki plików, kliknąć zdjęcie, niech ono się otworzy i się zapyta, jaka aplikacja ma być domyślna, i w tym momencie zaznaczasz, że to ma być aplikacja właśnie galeria. Okej, okay. Witam, mam problem z Note'em 3, a mianowicie nie mam jeszcze aktualizacji do 4.4 KitKat. Telefon był zakupiony w T-Mobile. No czy masz brandowane urządzenie i musisz po prostu czekać? To już też wielokrotnie pisałem i mówiłem, no tutaj już duża rola jest też operatorów. Oczywiście Samsung wydaje ten soft, ale to operator musi gdzieś tam się zgodzić i wydać jakieś te rzeczy, które mają się pojawić w tym softie dodatkowo, muszą być sprawdzone przez Samsunga później, no to dłużej trwa niestety. Jak będą wychodziły te nowe tablety, to wyjdzie Note Pro 8 cali? Nie, chyba nie było, jest Tab 8.4, Note'a nie było tam takiego małego niestety. Czy według pana Sony Xperia Z1 Compact to dobry telefon? Czy robienie flagowców o małych ekranach to dobry pomysł? To jest genialny pomysł. Ostatnio na Twitapie właśnie chwilę się pobawiłem tym urządzeniem. To tak to powinno wyglądać tak naprawdę, że mniejszy telefon, powiedzmy to jest mniejszy odpowiednik Z1, dlatego się nazywa Compact, ale ma parametry tak jak Z1, więc no to jest pod tym względem rewelacyjne, że mniejszy ekran nie oznacza, że muszą być gorsze parametry. I to jest dobre rozwiązanie. Inni producenci, też Samsung, powinien w tym tropem właśnie pójść, moim zdaniem. Tak to powinno wyglądać, a nie, że skoro mamy SGS 4 Mini, no to on ma mniej RAMu, mniej gorszy procesor i tak dalej. Tak to powinno właśnie wyglądać, moim zdaniem. Czy według... Aha, to jest to. Wielki szacun za ten telefon dla Sony. No tak, faktycznie. Ja mówię, bardzo fajne urządzenie. No, tak powinny być robione mniejsze flagowce, tak to ujmijmy. Popieram, jak tańszy telefon, tylko stare flagowce i nie ma sensu bawić się w budżetowce. Dokładnie. Lepiej kupić S2 niż jakiś tam Galaxy nowy, tam Galaxy Trend czy coś takiego. Szczerze powiedziawszy, naprawdę, to będzie dużo lepsze rozwiązanie. Witam. Polecam aplikację na mobilne urządzenia SuperTube. Wygląda tak samo, a dużo lepiej chodzi. Pozdro. A tu nie testowałem, to sprawdzimy. Sprawdzę sobie oczywiście. Dzięki bardzo. Nieprawda. Teraz tutaj nie wiem, co tu jest, że znowu jakieś są takie duże. Tu się chyba coś powiększa, coś się renderuje. No dobra, przejdźmy już do tych pytań, bo teraz nie rozumiem za bardzo, o czym tu chodzi. Mówiłeś o tym kanale o Nexusach na YouTube i nie mogę znaleźć, da ktoś link? Nieprawda, chodzi o dwie rzeczy. Nexus nie chodzi na całej mocy, bo KitKat ma mechaniczne oszczędzanie baterii. A tutaj tak naprawdę w tej kwestii się nie wypowiem, bo nie znam się na Nexusach, ale może Blast Chris się jakby do tego tutaj ustosunkuje. W każdym razie, jeśli chodzi o ten kanał YouTube, no to ma właśnie Bartek teraz Nexusa. Na samym dole tego post, tych komentarzy jest adres, jest on, dziękuję właśnie. To jest Smart Reviews i on na pewno będzie robił filmy odnośnie Nexusa 5, więc polecam tam wchodzić. Myślę, że Bartek właśnie będzie sporo filmów robił o Nexusie, więc będziecie zadowoleni. Zrobisz konkurs z tymi smyczami od Samsunga? Słuchajcie, chciałbym zrobić właśnie konkurs odnośnie, no i te smycze wam rozdać oczywiście, ale rzecz jest taka, że faktycznie te smyczki to może być trochę mało jak na konkurs i mam coś dostać jeszcze od Samsunga więcej, więc po prostu poczekam, bo tam to może trochę potrwać, tam kilka tygodni, poczekam jak to będzie wyglądało, jeżeli dostanę coś więcej, to w tym momencie po prostu oczywiście wam to przekażę i rozdam to na kanale, jakiś konkurs, a na 5000 widzów podejrzewam, że po prostu kupię jakieś akcesorium i wam po prostu rozdam. W jakimś konkursie zrobimy jakiś live albo coś takiego. Będą informacje na pewno na 100% o tym. Podejrzewam, że live będzie w przyszłym tygodniu w sobotę, jeżeli ktoś by się pytał. Będę miał trochę czasu, więc w przyszłym tygodniu w sobotę live jak najbardziej jest możliwy. Panie Robercie, pytałem na Twitterze, ale chyba ta wiadomość się zgubiła. Jeśli pan mi odpowiedział, to przepraszam. Mianowicie, czy będzie 4.4 Zoom? Należy mi na obsłudze Gira. No szczerze powiedziawszy, nie mam żadnych informacji, nie chcę zmyślać, bo nawet nie pytałem nawet o to urządzenie, ale mogę zapytać, jeżeli dostanę jakąś informację, to dam wam znać albo tutaj, albo na blogu,
i myślę, że no, powinny dostać. No, myślę, że Samsung, no, to może tak szybko się nie pojawić, w sensie, że to urządzenie może tak szybko nie dostać tego Androida, ale no bo nie jest jakby w stricte tego słowa znaczeniu flagowcem. Jest to jakieś tam rozszerzenie, bo jest to SGS4, ale jednak Zoom. I może po prostu on dostać tą aktualizację trochę później. Ale moim zdaniem powinien dostać, tylko no, jest to kwestia czasu. Ale zapytam się, zobaczymy. Czy wyjdzie aktualizacja LG? No nie wiem, ja się nie znam na LG, więc nie będę zmyślał. Ale dzięki za komplement tutaj. Ktoś tu odpowiedział odnośnie Androida 4.4.2 dla LG L7. Będzie, aha, to chyba jest to samo. Jeśli chodzi o tą aktualizację, to możemy sobie w tym momencie po prostu usunąć ten post. Co pan sądzi o opakowaniu do smartfona tak wysokich rozdzielczości jak Full HD czy nawet 2K? Full HD jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, bo rzeczywiście widać różnicę w porównaniu do 720. Tym bardziej na dużych ekranach, jak na przykład na Note'ach. Ale to 2K to, powiem tak, moim zdaniem to nie jest takie super rozwiązanie z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że znowu mamy większą rozdzielczość, większy procesor, ale znowu tych grafik, tego wszystkiego będzie więcej do renderowania, więc to nie będzie znowu chodziło super płynnie. Mogą się znowu zdarzyć jakieś tam lagi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest tak, że znowu jakieś tapety, problemy będą z tymi tapetami, z tych urządzeń i tak dalej. No ale również z grami, z aplikacjami. Ja wiem, że to wszystko jest automatycznie skalowane, ale zawsze się pojawiają jakieś błędy i niestety tutaj no, nie ominie tego tych modeli właśnie, więc myślę, że to nie jest takie dobre rozwiązanie w gruncie rzeczy. I nie wiem, i zastanawiam się, bo gdzieś tam dostałem taką informację, że możliwe, że Samsung Galaxy S5, ale to jest nieoficjalne oczywiście, Samsung Galaxy S5 może będzie miał kilka rodzajów matryc, w sensie, że będą Full HD i będą właśnie 2K. Full HD podejrzewam, że będą na Europę, a 2K będą dla Korei, dla Stanów. Gdzieś to mi się obiło uszy, ale mówię, to nie jest oficjalna informacja, więc jeżeli będzie inaczej, no to mnie tam nie linczujcie, ale gdzieś tam słyszałem taką informację i możliwe, że coś w tym będzie. Ja na przykład nie jestem za tym, żeby były jeszcze wyższe rozdzielczości. Full HD wystarczy w zupełności. Czy da się dzwonić przez internet na telefon nie podłączony do sieci? Jeśli tak, to jak? Bo wiem, że można tak SMS-y wysyłać. Dzwonić przez internet na telefon nie podłączony do sieci. Ale do sieci komórkowej czy internetowej? Na przykład w Skype'ie można dzwonić za pomocą internetu na numery takie normalne, tylko trzeba wykupić jakiś tam abonament, więc chyba jeżeli chodzi o to, to jest taka możliwość. Czy wiesz coś o aktualizacji tabletu Galaxy Tab 8.0 do Androida 4.4? Obecnie jest 4.2.2. To i tak jest wysoki Android, jeśli chodzi o tablety Samsunga, bo rzeczywiście tutaj troszkę opieszałość się pojawia, więc no podejrzewam, że będzie, ale kiedy to nie wiadomo. Możliwe, że nawet dopiero gdzieś tam za 2-3 miesiące. Ale ja żadnych informacji nie mam na ten temat, niestety. Panie Robercie, co pan sądzi o foliach antyodblaskowych? Są one pana zdaniem opłacalne? Ile one mogą kosztować do Note 3? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, ile mogą kosztować i czy są opłacalne, bo nie wiem, jakie są ich ceny, ale fakt jest też taki, że znajomy ma na, to jest niestety iPhone, znaczy niestety, no, to jest iPhone 4S i ma właśnie taką folię, która jest matowa. I muszę przyznać, że całkiem fajnie to wygląda. Ja nie jestem zwolennikiem folii, bo zawsze to będzie gdzieś tam widać, że ta folia jest. Szczególnie przy takim słonecznym dniu i widać, że ta folia gdzieś tam no, nie dochodzi. Gdzieś tam się brud zbiera przy tej folii, więc no niestety no, ja nie jestem tego zwolennikiem, ale muszę przyznać, że taka matowa folia naprawdę fajnie wygląda. Witaj Robercie, takie pytanie. Co myślisz o Samsungu Galaxy Note 3 Neo? Taki odpowiednik serii Mini S. I czy jest twoim zdaniem dobrym pomysłem ze strony Samsunga? Moim zdaniem nie. To jest jakieś tam nieporozumienie. Nie powinno być. Jeżeli mamy serię Note, ona jest dedykowana dla osób, które sobie lubią duże urządzenia i nie powinny wychodzić jakieś takie małe odpowiedniki tego samego, które oczywiście mają też inne parametry i tak dalej. Jeśli chodzi o budżetowe modele, no to jeżeli chodzi o takie duże, no to mamy przecież serię Galaxy Mega i to są właśnie takie mid-endy i one mają większe ekrany,
więc 5863 i no można kupić takie urządzenie, jeżeli ktoś chce duży smartfon, ale jakby nie z najwyższej półki. Więc druga sprawa jest po prostu taka, że to jest takie na siłę troszkę robienie i ciągnięcie dalej popularności Note'a, która rzeczywiście się seria zrobiła popularna i dlatego mamy jakieś tam nowe wynalazki. Tak samo tutaj mamy, odnośnie Sony i LG, tak, że są inne serie i powinno być to właśnie rozgraniczone. Jeżeli już, to niech będzie Note 3, duży smartfon z dużym ekranem, a ci, co nie chcą jakiegoś ogromnego smartfona, który ma 5,7 cala, to niech wezmą po prostu serię S. I tak to powinno być rozgraniczone i tworzenie kolejnych modeli, które są robione troszkę na siłę, to jest moim zdaniem kiepskie rozwiązanie. I ja bym w tak nie poszedł, ja bym czegoś takiego nie zrobił, w sensie kilka modeli podstawowych, tak dalej, podzielenie tego to jest seria Galaxy, a reszta to są zwykłe Samsungi i koniec. Sorry, jeśli to pytanie było, to nie pamiętam, mianowicie, czy w Note, czy Sketchbook jest darmowy? Tak, on jest jakby opłacona subskrypcja, ale ja nie wiem, czy to jest chyba dożywotnio, bo on jest po prostu jakby preinstalowany i nie trzeba go kupować, więc jak najbardziej jest darmowy, tylko nie wiem na ile, czy wydaje mi się, że tam bez terminu. Wie pan coś o aktualizacji Galaxy S4 do KitKata? No, tak jak wspominałem, niestety żadnych pewnych informacji nie mam, wiem tylko tyle, że są już gotowe testowe ROMy, jeśli chodzi o S4 do 4.4.2, już dawno temu, już kilka tych testowych jest, ale one nie wyszły z fazy tej testowej, czyli po prostu nie przeszły jakby jeszcze tych testów, no ale mówię, podałem powód, dlaczego mi się wydaje, że tak będzie, że tak jest. Nexus 5 G2Z1, cokolwiek to znaczy, wszystkie fajne telefony jak najbardziej. Witam panie Robercie, cześć. Mam pytanie dotyczące SGS3. Po aktualizacji do 4.3 telefon czasami bardzo długo się ładuje. Podczas ładowania przez całą noc bateria ładowana tylko 30%. Co jest przyczyną takiego działania? Zepsuta ładowarka, kabel USB, czy też może sam soft? Dodam, że ładowarka jest oryginalna oraz kable także. Nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu. Pozdrawiam. Bardzo lubię oglądać pana filmy. Duży plus. Dzięki bardzo. Generalnie to jest tak. Pamiętajcie, że po aktualizacji warto telefon wyłączyć. Niektórzy mówią, że nawet warto wyczyścić ustawienia fabryczne. I to też jest racja, bo każda aktualizacja, pamiętajcie, że mamy tam optymalizowanie tych aplikacji i tak dalej i to niestety powoduje, że robi się bałagan po prostu na partycji systemowej. To nie jest tak, że to jest wszystko super tam poukładane. Niestety zdarza się, że coś tam przestaje działać przez taką aktualizację. Warto zrobić ustawienia fabryczne, przywrócić ten telefon. Wtedy mamy pewność, że po prostu no działa to ok, wszystkie ewentualne błędy zostaną jakby wyeliminowane. Sugeruję po prostu przywracać do ustawień fabrycznych, albo możesz też wyjąć baterię na jakiś czas. Jest to na pewno wina softu, to nie jest wina jakby ładowarki, bo jeżeli chwilę wcześniej nic się nie działo na innym softie, to nie może być to wina ładowarki, tylko jest to bardziej software'owe jakieś niedopatrzenie. I po prostu polecam wyjąć baterię na 15 minut, naładować urządzenie do końca, później włożyć, doładować je, zrobić kilka takich cykli, może to pomoże. No, czasami się zdarza, że działa to rewelacyjnie u niektórych, a niektórych w ogóle się nie sprawdza. Ale zawsze są ustawienia fabryczne, a jeżeli nie, no to pozostaje tylko serwis, ale spróbuj najpierw tak, mam nadzieję, że to pomoże. Witam, na blogu napisałeś, że białego Note 3 nie będzie, a na kanale Test Hub jest biały Note 3. Wiem, no tak się też zastanawiałem, ale wiecie z czym to jest związane? Z tym, że Note 3 już od jakiegoś czasu, bo przecież on wyszedł we wrześniu, on mógł być w październiku na przykład, w listopadzie, w grudniu, były na przykład białe wersje, a później zostały wrzucone czarne, bo zauważyłem, że wiele recenzentów, którzy na początku mieli Note 3, jakby pierwszy, z tej pierwszej linii testów do testowania, to były białe, a teraz się pojawiają same czarne, więc podejrzewam, że po prostu wymienili partie na nowe telefony, no i teraz niestety nie ma. Ja jak kupiłem Note 3, to na razie nie potrzebowałem. Może po prostu będę robił tak, że jeżeli będzie na przykład S5, to w pierwszej linii, w pierwszej kolejności też się ustawię po to, żeby dostać drugi kolor tego telefonu, jeżeli nie będzie tym samym, który ja posiadam. A przepraszam, moje niedoczytanie. Mam pytanie. 24 lutego w Barcelonie zostanie zaprezentowany SGS5. Tak, dokładnie. A sprzedaż w Polsce ma być około 20 marca. Jak pan myśli, czy warto mieć dwa telefony, bo mam dość dużą umowę i mógłbym go wziąć za złotówkę? Czy S5 dostaniesz za złotówkę?
No powiem szczerze ci, że musisz mieć co najmniej abonament za 240 zł i to w firmie chyba, nie wiem czy takie abonamenty jeszcze są, ale jeżeli tak mówisz to okej, czy tam może to jest poza granicami kraju. Miej też na uwadze, że niekoniecznie musi się SG Piątka pojawić tak jak jest w sprzedaży niebrandowany, tak samo musi się pojawić u operatorów, może być to troszkę później. Ale ja uważam, że posiadanie dwóch telefonów, jeżeli mam dwa numery telefonów, to jest dobre rozwiązanie z jednego prostego powodu. No, zawsze jeżeli jeden ci padnie, to drugi masz, możesz z jednego wykorzystać transfer na drugim za pomocą routera Wi-Fi czy routera Bluetooth. Jest dużo dobrych rozwiązań posiadając dwa numery telefonu, no ale to jeżeli ktoś potrzebuje, no bo na siłę kupować telefon i nosić jeden z numerem, a drugi po prostu tylko wyłączony bez zasięgu GSM, to też nie jest dobre rozwiązanie. Ale jeżeli ktoś potrzebuje dwa numery telefonu, no to jak najbardziej ok. No ja tak zrobię, że będę miał S5 i Note 3 w momencie kiedy kupię. A o tym, o tej dacie 20 marca, to nawet szczerze powiedziawszy jeszcze nie słyszałem w żadnych przeciekach, ale mam nadzieję, że się uda jakoś tam wcześniej dostać. Kupiłem SGS4 w Saturnie, ale jak go włączyłem, to było logo T-Mobile. Gdy do nich przyszedłem, to mówili, że to nie ich wina i nie wymienią mi modelu. A jak porównywałem modele do tego telefonu z bratem, to jego chodzi znacznie lepiej, nie ścina podczas korzystania z aplikacji. Co mam zrobić? Ja bym ich postraszył z urzędem konkurencji i ochrony konsumenta, jakoś tak, coś, walkikiem dokładnie, o, to się tak nazywa. I to jest niezgodne z prawem. Oni mają obowiązek ci sprzedać telefon niebrandowany. To nie może być telefon z innej dystrybucji, czyli na przykład nie wiem, z Węgier, bo nie mają takiego prawa sprzedawać takich modeli na terenie naszego kraju. To jest pierwsze, bo na przykład na Allegro no to sobie możesz sprzedawać co chcesz, ale jeżeli masz sklep i jest napisane, że to jest musi być polska dystrybucja, nie może być to telefon brandowany w sklepie, ja bym się na twoim miejscu kłócił tak dalej i jeżeli chcesz to napisz do mnie na ja@robertnowrocki.com informacje, ja spróbuję i jaki to jest sklep. To ja zadzwonię albo napiszę maila i tam się ustosunkuję do tego, więc spoko, po prostu daj znać i postaram się pomóc. Mam SGS3 i włożoną kartę pamięci, lecz telefon jej w ogóle nie czyta. Czym to jest spowodowane? Czy warto kupić C Pen do Samsunga Galaxy S3? Czytałem opinię na jego temat, miał mętli w głowie. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam, świetnie robi pan filmy, dzięki bardzo. Generalnie tak, jeżeli nie czyta ci karty pamięci, no to spróbuj po pierwsze wykorzystać ją na innym telefonie, jakimkolwiek, to nie musi być Samsung, jakimkolwiek innym telefonie, nawet jakimś tam starszym i zobaczyć. Czasami jest tak, że po prostu musisz sformatować kartę pamięci, bo jest w jakimś innym tam systemie plików nagrana albo pochodzi z aparatu i coś tam jest, jakieś foldery są poustawiane, ale jeżeli on jej w ogóle nie widzi, no to musisz ją sformatować w innym urządzeniu. Sprawdź, czy to działa, jeżeli chodzi o inne urządzenie, a jak w drugiej kolejności możesz sprawdzić inną kartę microSD, czy po prostu ci czyta w telefonie, bo może jest po prostu uszkodzone gniazdo. I czy warto kupić C Pen? No moim zdaniem ciężkie pytanie, bo tak, rysik ma o tyle jakby plus w momencie, kiedy możesz go schować sobie w telefonie. Nie musisz się o niego martwić, że go gdzieś zapomniałeś i tak dalej. I właśnie w ten sposób to wygląda. Ale taki rysik, który musisz gdzieś tam chować, żeby po prostu mieć go cały czas ze sobą, albo przywiązać go na jakiś, nie wiem, do futerału, na jakimś sznurku, no to jest trochę problematyczne w tym momencie i ja bym chyba się nie zdecydował na rysik do innego telefonu, który po prostu nie ma jakby tych funkcji wszystkich, bo ten rysik też tak nie będzie działał, w sensie, że jakby tych stopni nacisku nie będzie aż tyle jak na przykład w Note 3, więc no mi się wydaje, że po prostu jest to trochę przerost formy nad treścią, ale jeżeli ktoś chce do rysowania, to jak najbardziej, no możesz spróbować. Najlepiej, żeby nie wydawać takich dużych pieniędzy na początku, warto poszukać, są czasami na Allegro tam za 5 zł takie długopisy, jak właśnie dostałem od Samsunga, że możesz rysować sobie, jest jakby końcówka taka specjalna, która wykrywa ekran i możesz sobie spróbować i zobaczyć, czy ci się to przyda i dopiero wtedy zainwestować w C Pena, który kosztuje znacznie więcej.
będzie top 10, tak, no słuchajcie, ja wiem, że obiecuję już to top 10 tak długo, ale po prostu ilość filmów, które gdzieś tam pojawiają się, albo obrabiałem te filmy z Malagi, albo pojawiły się filmy z tego Ativa, drukarka, aktualizacja weszła, która też jest istotnym filmem i trzeba go wpuścić w ten dzień, kiedy była aktualizacja. Więc to po prostu się wszystko przesuwa, więc no ja przepraszam, czasami po prostu się już nie wyrabiam. Jeśli będziesz miał S5, to porównasz go z Note'em 3, oczywiście, z Samsungiem Galaxy S4 tak samo. O, przepraszam, tu ominąłem pytanie, ale okej, dobra. Więc z S5 porównam z Note'em 3, z S4, z S3 może nawet się uda, więc jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, nie ma sprawy. Robert, gdzie się udać z telefonem, jak mam brandowanego Androida od T-Mobile? Zlewa nas użytkowniku telefonu z ich brandem i dalej nie ma 4.3 w Note 2. I postanowiłem, że może się pokuszę o zmianę Androida na normalnego. Czy to można wykonać w domu, czy w jakimś specjalnym serwisie? Możesz to w domu wykonać, ale tracisz wtedy gwarancję. Możesz to wykonać chyba w serwisie i wtedy gwarancja się zachowuje, tak mi się wydaje. Nie mam pewności, szczerze powiedziawszy. Musiałbym się dowiedzieć. Ale wydaje mi się, że jeżeli zapłacisz za wymianę oprogramowania i poprosisz o jakieś tam inne oprogramowanie właśnie niebrandowane i zapłacisz za to, no nie wiem ile to może kosztować. Ale wtedy nie, jakby będziesz miał w książeczce gwarancyjnej wpisane, że wymiana oprogramowania i tak dalej i w związku z tym nie będzie po prostu jakby utraty tej gwarancji, naruszenia warunków. Tak mi się wydaje. Czy opłaca się kupić Note 3 teraz, czy poczekać jak stanieje już po premierze S5? Wiecie co, on stanieje na pewno, ale to tak też nie od razu, bo pamiętajcie, że to jest inna seria. Bardziej S4 tutaj jakby zejdzie jeszcze z ceny niż Note 3, bo to jest jakby inny taki przedział, inny target jest tych telefonów tak naprawdę. Więc myślę, że warto po prostu, no ja bym poczekał mimo wszystko. Teraz kupowanie telefonu tuż przed premierą nowego to też ani nie będzie dobre, ani złe, bo cena jest adekwatna, że tak powiem. Po premierze, zanim on wejdzie na rynek, to i tak się nic nie zmieni, a tak z 2 tygodnie potem, jak on już będzie w sprzedaży, S5-3, to ceny i S5 i innych modeli powinny zejść w dół. Tak było przy poprzednich modelach, tak mi się wydaje przynajmniej. Czy w tych nowych tabletach Pro zamiast przycisku menu jest ostatnia aplikacja? Nie, normalnie menu chyba było. Tam pokazywałem na klawiaturze, że inaczej to wygląda, ale nie, chyba był zwykły menu, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Zresztą Samsung zawsze tak robił. Musielibyście zerknąć do tych filmów, ja tak nie pamiętam. Ja tam się długo nie bawiłem tymi urządzeniami, więc musielibyście zobaczyć do filmów z Malagi po prostu. Jeszcze mam pytanie, czyli tu będzie podwójne jakieś? Jeszcze mam pytanie, czy warto jeszcze zmienić S4 na Note 3, czy po przesiadce z S4 nie będzie zbyt duży smartfon? Mojego SGS 5 obsługuje jedną ręką, SGS obsługuje jedną ręką, ale nie wiem jak to było z obsługą Note 3. Ja zawsze mówię, jeżeli chcesz kupić Note 3, koniecznie idź do sklepu, najpierw sprawdź jak on ci pasuje w dłoniach, bo to nie jest mały telefon, nie każdemu będzie wygodnie po prostu z niego korzystać. Tak czy siak, jeżeli chciałbyś te wszystkie funkcje, rysik, tak dalej, to, no to po prostu najlepiej iść do sklepu najpierw zobaczyć i później dopiero się decydować. Inaczej nie polecam w ciemno kupowania Note 3, bo ktoś się może zniechęcić do tak dużego ekranu po prostu. Cześć, Robert, czy miałeś jakieś doświadczenia ze sklepem X.com? Jeśli tak, to pozytywne czy negatywne? Z X.comem miałem, kupowałem chyba dysk SSD Samsunga do mojego laptopa. Jak najbardziej jest wszystko ok, nie miałem żadnych zastrzeżeń. A jeżeli są jakieś problemy, no to dajcie znać. Oczywiście pamiętajcie, możecie zawsze pisać na ja@robertnawrocki.com i jeżeli macie jakieś tam grubsze problemy, albo chcecie, żebym o czymś powiadomił, że coś tam nie działa, albo coś jest źle, albo coś wręcz odwrotnie, że coś tam jest super i chcecie pochwalić Samsunga, jak najbardziej takie rzeczy też chętnie opiszę na blogu, więc dajcie znać. Jak pan sądzi, jakby wyszedł Galaxy S3 Plus, co by doszło nowego? Może port podczerwieni albo funkcje typu Air Gesture? Myślę, że już nic takiego nie wyjdzie, to już za długo. Raczej bym się skupiał, że S3 już poszła, że tak powiem, w zapomnienie troszkę i teraz S4 pojawiły się te Black Edition, S4 Mini, S4 i to też będzie już koniec i później już S5, bo podejrzewam, że do S5 też będzie cała rodzina, czyli tam zoomy, aktywy i tak dalej. Zobaczymy zresztą, bo to różnie może wyjść.
Panie Robercie, czy będziesz Upmania? Tak, tylko że po prostu nie mam czasu, bo ciągle jakieś inne filmy są w zaległości do zrobienia. Też tam kilka filmów jeszcze mam do obrobienia i po prostu nie starcza mi czasu na bieżące rzeczy. I mówię, tak jak się pojawi jakaś aktualizacja albo jakieś takie info, zresztą kończy mi się tutaj czas na Ativa, za dużo filmów nie było, drukarce jeszcze bym chciał dwa filmy wrzucić, więc no po prostu kwestia jest tego, że brakuje mi czasu. Dużo jeszcze tych filmów z Malagi, chyba to już był ostatni, albo jeszcze coś jeden będzie, ale wydaje mi się, że to już koniec, że więcej już nie będzie. To chyba 17 czy 18 filmów, tam jest ponad 5 godzin materiału, więc myślę, że okej, okay, że już naprawdę wystarczy. Ale jak najbardziej fajne przeżycie i mam nadzieję, że Wam się też podobała ta relacja. Za dużo też tam nie mogłem powiedzieć, bo mieliśmy świetnego przewodnika, ale no tak naprawdę, tak czy siak, no miłe wspomnienia, bardzo. Kupi pan kiedyś jeszcze jakiegoś Nexusa? Myślę, że nie. Znaczy, wiem, że one są pod tym względem tańsze i tak dalej, ale jednak zostaję w Samsungu, ja jestem zadowolony z tych urządzeń i doceniam oczywiście Nexusa za prędkość, szybsze jakby rozwiązania w sensie software'owym, że tam Android jest bardziej promowany, dużo rzeczy jest Androida czystego i te jakby funkcje są promowane właśnie, które są w czystym Androidzie, ale mimo wszystko ja pozostaję przy Samsungu, mi te wszystkie funkcje pasują. I tak jak widzicie, Smart State działa, używam właśnie tutaj, no, używam multi-window, więc dla mnie jak najbardziej jest ok, ja bez tych funkcji już nie potrafię funkcjonować. To wszystko. I tak, to było ostatnie pytanie, dziękuję Wam bardzo, przepraszam za moje gdzieś tam kaszlnięcia i tak dalej, ale ciągle chory jestem. No i zapraszam na kolejne filmy, mam nadzieję, że w najbliższym czasie jeszcze będą informacje jakieś o SGS5, to też wrzucę jakby moje takie podsumowanie tego, co o SGS5 wiemy. Tymczasem zapraszam jeszcze na bloga, tam codziennie jakieś nowe wpisy są. Jeśli macie pytania, piszcie @robertnowrocki.com i tyle. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.